Dzień dobry. Sam się trochę dziwię, że nagrywam ten materiał. W końcu łatwo się odzwyczaić od czegoś, czego przez długi czas się nie robiło. Ale jednak uznałem, że skoro jakiś czas temu złożyłem taką deklarację, że planuję trochę więcej nagrywać materiałów na temat tego, co się dzieje i robić to w czasie jazdy samochodem, i jako, że to jakoś nie wyszło, no to stwierdziłem, że no cóż, pociągnijmy ten temat, wytłumaczmy się. Po pierwsze, nie mam samochodu, więc trudno nagrywać program w samochodzie, jeśli się go nie ma. To jest samochód nie mój. A i od pewnego czasu gdzieś tam testuję sobie rozwiązanie, żeby w Warszawie poruszać się w sposób inny, aniżeli z wykorzystaniem własnego samochodu. Przez to też do EPC nie jeżdżę autem. I ciężko mi nagrywać program, który był oparty o założenie, że w tym 19 roku będę spędzał dużo czasu przemieszczając się do eSport Performance Center właśnie samochodem. Ach, to słońce, właściwie jestem przepalonym człowiekiem, używając nomenklatury filmowej, nie mylić z jakimiś innymi kwestiami. Więc tak wygląda kwestia samochodu. Bez samochodu żyje się bardzo dobrze, szczególnie w Warszawie, w mieście, gdzie jest świetna komunikacja, gdzie jest Uber, gdzie są hulajnogi, rowery i tak naprawdę nie trzeba się martwić szeregiem rzeczy. To jednak byłaby półprawda, gdybym całość odpowiedzialności za to, że nie ma mnie w tym formacie, zrzucił na kwestię samochodu. W rzeczywistości 19 rok zweryfikował dwie bardzo ważne rzeczy. Pewnie więcej, ale to są dwie, o których chcę dzisiaj powiedzieć. Jedna z nich to jest kwestia mówienia. Ja jednak nie jestem osobą, która wbrew pozorom, wielu znajomych może w to nie uwierzyć, która lubi dużo mówić. Mówienie wiąże się z przekazywaniem jakichś myśli, przynajmniej powinno się wiązać, a ja niestety mam poczucie, że nie mam wcale tyle do powiedzenia. Nie mam tyle do powiedzenia, żeby nagrywać codziennie, co tydzień. Ciężko czasami nawet zebrać się do tego, żeby nagrać coś raz w miesiącu. Być może właśnie dlatego, że ten rok dał mi do zrozumienia, że wiem mniej aniżeli więcej i daję sobie trochę czasu na to, żeby się przyjrzeć jakimś rzeczom, o którym wcześniej wydawało mi się, że mam duże pojęcie. Więc to jest jedna kwestia. Po prostu nie jestem chyba w tym momencie w takim... W takiej chwili w życiu, że chcę jakoś dużo mówić do ludzi, do siebie, w ogóle, że chcę mieć jakieś zdanie na jakiś temat. Z drugiej strony gdzieś wydawało mi się, że to całe przedsięwzięcie z Devil's One spowoduje, że skoro jestem tak blisko sportu elektronicznego, to, że będę chciał na bieżąco relacjonować to, co się dzieje, to, czym się zajmuję, to, nad czym się zastanawiam. Tymczasem okazało się, że ja jestem już tak bardzo zmęczony po takiej codziennej pracy tym wszystkim, z czym wiąże się funkcjonowanie organizacji sportowej, zarządzanie nią, że wcale nie mam ochoty dzielić się tymi moimi myślami, spędzać jeszcze więcej czasu na rozkminianiu tych kwestii, które już rozkminiałem na spotkaniach, na mailach i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę tak wyszło opacznie, inaczej aniżeli zakładałem startując ten format, ale z drugiej strony dowiedziałem się czegoś o sobie bardzo, bardzo ważnego. Jeśli chodzi o ten rok 20, to na pewno jest to rok dużej zmiany. I wydaje mi się, że to też rzutuje na sposób, w jaki jestem obecny w mediach, na sposób, w jaki w ogóle chcę być obecny w mediach, bo wydaje mi się, że od dobrych kilku lat, odkąd gdzieś zacząłem na nowo bawić się e-sportem, to nie było mnie tak mało, czy to w moich kanałach social media, czy w jakichś kanałach komunikacji, które po prostu traktują o e-sporcie. Jest to wynikiem jakiejś świadomej decyzji związanej z tym, o czym powiedziałem na początku, czyli nie mam ani potrzeby mówienia, ani poczucia, że mam o czym mówić. Zostawiłem sobie ten komfort prowadzenia misji e-sport. Bardzo się cieszę, że ten program nadal istnieje, bo jest to dla mnie jakaś olbrzymia przyjemność, że raz w tygodniu mogę spotkać się z ludźmi, których bardzo lubię, ale z drugiej strony też pomówić o czymś, o czym wydaje mi się, że mam dosyć duże pojęcie. I taka higiena w postaci tego, że jest to studio telewizyjne raz w tygodniu, ma określoną formę, to faktycznie daje mi duży komfort. Z drugiej strony samo Devil's One to jest projekt, który w inny sposób będzie mnie angażował, aniżeli w 19 roku. W 19 roku to faktycznie była sprawa, która bardzo mocno mnie zajmowała, czyli musiałem postawić to przedsięwzięcie, zweryfikować jakieś swoje założenia i zarządzać tym projektem w sposób najlepszy, jaki potrafiłem. Doprowadziło to do różnych rzeczy, sukcesów, porażek. Siłą rzeczy wydaje się, że e-sport jest takim obszarem, który nie znosi próżni, więc nie może być tak, że jest...
e-sport jest obszarem, w którym być może najskuteczniejszą metodą zarządzania jest metoda prób i błędów. I ja podjąłem to wyzwanie. Stąd też rzeczy, z których jestem zadowolony i rzeczy, z których jestem mniej zadowolony, ale z całokształtu tego przedsięwzięcia, przynajmniej w tym wymiarze osobistym, jestem bardzo zadowolony, że to się stało, że zbudowaliśmy ten brand, że ja byłem za to odpowiedzialny, że miałem możliwość podejmowania decyzji zgodnie ze swoimi przekonaniami. Devil Swan w ciągu roku się bardzo zmieniło. Z projektu organizacji sportowej zmieniło się bardziej w pewien ekosystem przedsięwzięć z silnymi liderami poszczególnych procesów, projektów. Stąd też takie przedsięwzięcia jak sieć streamerska, jak eSport Skills Camp, jak różnego rodzaju inicjatywy, które nie nawiązują bezpośrednio do DV1, eSport Forum, które było kolejny raz organizowane. I moja rola w ogóle w e-sporcie też trochę się zmienia. Mam takie poczucie, że to jest świetny czas, żeby dać sobie troszkę odpocząć od takich bieżących rzeczy, od spraw organizacyjnych, od spraw zarządczych, że bardzo dużo się dowiedziałem na temat tego, co znaczy mieć organizację sportową, co znaczy nią zarządzać, ale to wcale nie znaczy, że robię to najlepiej, czy że moja wizja jest najlepsza. Dlatego właśnie w tym momencie DV1 to jest projekt zarządzany przez Marcina Siwka. Ja jestem dalej współwłaścicielem i założycielem, już tego się nigdy nie pozbędę, cokolwiek by się nie działo. Zawsze będę współzałożycielem, ale daję sobie przestrzeń na to, żeby mocno angażować się w inne procesy. Bardzo mnie interesuje szczególnie projekt, który zacząłem robić już w 2018 roku, czyli InStreamly. To taka globalna sieć zautomatyzowanego influencingu opartego na kanałach live streamingowych. To nie miało sensu, co powiedziałem. Ja zawsze mówię, że jeśli masz jakiś biznes i nie potrafisz o nim opowiedzieć w jednym zdaniu, tak żeby każdy zrozumiał, to znaczy, że coś jest nie tak. Podejście drugie. InStreamly to próba połączenia rynku mediowego z rynkiem live streamu. Działamy od 4 kwartału 2019 roku, idzie nam bardzo dobrze, zamykamy właśnie rundę inwestycyjną z bardzo fajnym funduszem ze Stanów Zjednoczonych i ewidentnie jest to coś, co mnie teraz absorbuje, czemu chciałbym poświęcić więcej czasu, więcej uwagi, a nie do końca jest tak, że ta bieżąca działalność sportowa na rynku polskim jakoś szczególnie w tym pomaga, wręcz bym powiedział, że troszkę rozprasza. Staram się więc teraz w miarę efektywnie dzielić swój czas pomiędzy DV1, InStreamly, jakieś inne projekty, ale ewidentnie na InStreamly jest największy nacisk, widzę tam po prostu duży potencjał i to jest opcja na naprawdę fajną przygodę w 2020 roku. To właściwie pokrótce tyle. Chciałem wam opowiedzieć, skąd ten mój brak aktywności w temacie nagrywania tych materiałów, skąd również jest sytuacja, gdzie ja przy DV1 jestem po prostu zdecydowanie mniej widoczny, aniżeli byłem. Wydaje mi się, że warto być, może to nie jest potrzebne, aby dawać jakąś ogólną radę. Nie wiem, co warto, czego nie warto, wiem natomiast, że dla mnie dobrze jest wtedy, gdy swoją uwagę przenoszę w określony obszar, jestem z tą uwagą tam przez pewien czas, podejmuję decyzje, uczę się, popełniam błędy i następnie mogę przenieść swoją uwagę na inny obszar i w momencie, gdy czuję uczciwie, że nie odnajduję satysfakcji w byciu osobą na pierwszej linii frontu, w zarządzaniu taką organizacją, to wydaje mi się, że trzeba podjąć kroki do tego, żeby ułożyć to otoczenie wokół siebie w sposób, który jest satysfakcjonujący, no bo na koniec dnia spędzamy bardzo, bardzo, bardzo długie godziny w pracy, w rzeczywistości dłuższe niż nam się wydaje, bo mało kto dzisiaj ma komfort tego, że wychodzi z pracy i przestaje myśleć o kwestiach zawodowych, więc przynajmniej warto dbać o to, żeby to myślenie sprawiało możliwie największą satysfakcję. Wydaje mi się, że nie zrobiłem takiego dużego, uczciwego podsumowania tego roku DV1, jakoś cały czas się do tego zbieram. Wywiad, który udzieliłem dla Sportmanii, był trochę takim zebraniem niektórych wątków, ale dalej mam poczucie, że raczej dotyczy takich kwestii operacyjno-biznesowych, a nie tego, co ja w rzeczywistości myślę na temat mojego emocjonalnego i czasowego zaangażowania w projekt, który był bardzo, bardzo specyficzny. Od zera trzeba było zbudować jakąś markę, podjąć szereg trudnych decyzji w bardzo wielu obszarach i to, co wiem na pewno,
to, co nie działa względem tego, co zakładałem, ale też to, co działa i jest zbieżne z tym, jakie były moje przekonania, jak ten projekt ruszał. Więc myślę sobie, że postaram się znaleźć jakąś formę, żeby może opowiedzieć o poszczególnych obszarach prowadzenia organizacji sportowej z perspektywy osoby, która no właśnie podejmuje decyzje, która gdzieś tam finalnie te decyzje bierze na klatę. To też byłoby interesujące, czy w ogóle ludzie chcieliby czegoś takiego posłuchać. Miałem taką ambicję, żeby zrobić z tego daily vlogs albo weekly vlogs, trochę zainspirowany sukcesem tego typu formatów. No ale nie siadło. Nie siadło przede wszystkim dlatego, że jeśli jesteś człowiekiem, który decyduje się być przed kamerą, to bardzo ciężko to robić, jeśli nie daje ci to satysfakcji, jeśli tego nie czujesz. A ja zawsze mam tą wątpliwość, czy nacisnąć to rek, czy też czy nacisnąć ten czerwony kwadracik na telefonie, czy to ma sens. I tak długo, jak nie jest się taką bestią medialną, osobą, która potrafi w sposób niemalże, wydaje mi się, bezrefleksyjny być w kontakcie z widzami pośrednio, a bezpośrednio z tym urządzeniem, które rejestruje twój głos i obraz, to bez takiego luzu, bez refleksyjności, to kosztuje naprawdę dużo i ta cena wydaje mi się, że nie jest tego warta, przynajmniej ja nie czułem, żeby ta cena była warta. Niemniej jednak jestem zdania, że całą tą wiedzę, którą gdzieś tam zdobyłem metodą prób i błędów, warto byłoby przekazać, chociażby dlatego, że rynek sportowy jest sumą popełnionych błędów, czy też ta wiedza, którą polski rynek sportowy posiada, ona wynika z błędów popełnionych przez osoby, które go budują, więc jestem absolutnie w przekonaniu, że trzeba się tą wiedzą dzielić. Myślałem nawet nad tym, żeby zrobić taką serię rozmów z osobami, które zarządzają polskimi organizacjami, że z moją perspektywą, moją wiedzą, to mogły być interesujące rozmowy, no ale jak to zazwyczaj skończyło się na jakichś planach. Ja Wam bardzo dziękuję za te 12 minut, gdy mam nadzieję, że część z Was wysłuchała te moje nieposkładane rozkminy do samego końca. Chciałem wytłumaczyć, skąd ta moja mniejsza obecność, czego można się po mnie spodziewać. Na pewno będę starał się raz na pewien czas coś tutaj nagrać, więc zostańmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego.